Lasy tropikalne to najbardziej skomplikowany system ekologiczny na kuli ziemskiej, a mimo to wciąż bardzo słabo poznany przez białego człowieka. Prawdopodobnie więcej wiemy dziś o powierzchni Księżyca niż o dżungli podzwrotnikowej. Nasza niewiedza sprawiła, że bliższa nam była eksploatacja niż eksploracja. Przyszłość dżungli jest dziś zagrożona. Jesteśmy na krawędzi zniszczenia jej na zawsze. Zagłada tych lasów może pozbawić przyszłe pokolenia żywności, energii i schronienia. Ci ludzie mogą utracić zdolność do wykorzystania świata wokół nich w taki sposób, który nie zakłócałby naturalnej równowagi w przyrodzie. Ci ludzie to strażnicy niepisanych tajemnic dżungli. Tajemnic przekazywanych od pokoleń, z ust do ust. Tajemnic tak drogocennych, jak same skarby dżungli. Ci ludzie wiedzą, jak rośliny zamieniać w leki. Dla Europejczyka lekarstwo to coś, co odbiera w aptece na podstawie recepty, którą dał mu lekarz. Po co więc przemierzać dżunglę w poszukiwaniu roślin, skoro europejskie lekarstwa są dostępne niemal wszędzie? Współczesne leki to produkty wielu lat naukowych badań, to wytwory chemii najwyższych lotów. Dlaczegoż więc zaufać umiejętnościom prymitywnego tubylca, gdy wykwalifikowanego lekarza można wysłać do każdego zakątka świata? Dlaczego zaufać roślinom i odwrócić się plecami do cudów medycyny XX wieku? Dlatego, że wielu ludzi po prostu musi. 80% mieszkańców naszego globu posługuje się lekami medycyny ludowej. Ci, którzy mieszkają w rejonach jeszcze bardziej odległych od cywilizacji niż Tambopata w Peru, nie mają dostępu ani do lekarstw, ani do opieki medycznej. A gdyby nawet mieli, to i tak byłaby dla nich za droga. Jedynym wyjściem jest wizyta u miejscowego uzdrawiacza. Nie ma naukowego stopnia, ale ma praktyczną wiedzę swoich przodków. Wie, jakie rośliny zbierać i jak przyrządzać z nich lecznicze mikstury. Jego przepisy wydają się proste, ale nie są wcale przypadkowe. Roberto nie wie, jakie reakcje chemiczne przynoszą pożądany skutek, ale wie, jaki płyn jest potrzebny, by wyleczyć zakażenie oka. Wie, że jemu jest potrzebna medycyna inna niż oficjalna. Jedną łyżkę stołową korzenia, zalać wodą o temperaturze pokojowej i ogrzewać pod przykryciem, nie dopuszczając do zagotowania się przez 30 minut. Pić 3 razy dziennie po pół szklanki. Proszę pana, podagra to straszna rzecz. Na podagrę, jak wiadomo, najlepszy liść brzozy, korzeń mniszka zmieszane w moździerzu i przyrządzony napar. A mnie, panie kolego, nic nie pomaga. Nic nie pomaga. Pewna moja znajoma, która zęby zjadła na zielarstwie, twierdzi, że jestem człowiekiem małej wiary, prawda? Bez wiary to nie ma mowy, żeby tutaj cokolwiek zadziałał. W ogóle, szanowny, jak można brać poważnie tych ludzi? Wie pan, jaką legendę oni opowiadają? Mówią tak, że dawniej nie było chorób, że choroby pojawiły się jako wynalazek zwierząt, które w ten sposób chciały walczyć z ludźmi, którzy nadmiernie się rozmnażali. Prawda, ale rośliny, które nam dużo bardziej sprzyjały, zebrały się wtedy i uchwaliły, że nam pomogą, prawda, i na każdą chorobę wymyśloną przez zwierzęta stworzą odpowiednie lekarstwo. Znaczy, na każdą chorobę będzie odpowiednia roślina. No i tak rzeczywiście się stało. Mówiąc poważnie, ta legenda wcale nie jest taka bzdurna, jakby mogło to na pierwszy rzut oka wyglądać. Otóż leki roślinne zawsze były, a zwłaszcza w przeszłości, podstawą medycyny i do dziś one mają ogromny udział w produkcji leków, jakkolwiek od leków roślinnych jakiś czas temu medycyna odwróciła się, wierząc w magiczną siłę
syntetyków produkowanych przez chemię. Ale cóż okazało się dzisiaj? Okazało się według danych Światowej Organizacji Zdrowia, że 30% leków w ogólnych ich puli to właśnie leki pochodzące z roślin. Oraz okazało się również na podstawie badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Republice Federalnej Niemiec, że 1/3 porad lekarskich udzielana była niepotrzebnie, bo te schorzenia można było wyleczyć domowymi metodami przy pomocy leków roślinnych i ziołowych. Wiesz, ja wolałbym sobie nie wyobrażać sytuacji medycyny, w której ta 1/3 pacjentów będzie się leczyła sama, zamiast skorzystać z pomocy człowieka, który wie, co im może pomóc. To jedna strona, a druga strona to jest także trochę kwestia mody. Praca moda na zioła i leki pochodzenia zielonego, ale jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że te leki byłyby nie do pomyślenia, gdyby nie udział wielkiej tej chemii najwyższych lotów. Te rośliny wtedy naprawdę, ich znaczenie byłoby bardzo małe. Zresztą, no słuchaj, nie wymyślono żadnego zielska, jak słyszałem, na ból głowy, działającego tak skutecznie jak pastylki. Te z krzyżykiem, gdzieś tu były. Ta roślina to złocień maruna. Od dawna stosowano go przeciw gorączce. Dziś okazało się, że równie skutecznie leczy bóle głowy. W Wielkiej Brytanii na uporczywe migreny cierpi 12 milionów osób. Tysiące spośród nich wolą rzucić liście tej rośliny o obrzydliwym zresztą smaku, niż zażywać nieskuteczne tabletki. Doktor Peter Hyland udowodnił już eksperymentalnie, że złocień jest skuteczny. Natomiast chce odkryć, jak działa i dlaczego, a także która z wielu odmian złocienia jest najlepsza. Badania są prowadzone w Chelsea College. Pierwszy krok to suszenie liści. Potem susz umieszcza się w roztworze i filtruje, by oddzielić od siebie poszczególne składniki i zbadać, które z nich są tak zwanymi substancjami czynnymi. Pozostałe po prostu wyrzuca się. Otrzymany płyn należy teraz pozbawić nadmiaru rozpuszczalników. To, co pozostanie, jest samą esencją, osadem, który kryje tajemnice leczniczych właściwości złocienia. Ale nie jest to przecież jeden związek chemiczny, lecz mieszanina wielu składników, z których każdy może być właśnie tym najważniejszym. A więc każdą z substancji składowych trzeba oddzielić i zidentyfikować. To jest właśnie bojowe zadanie chromatografii. Niemal to samo dokonuje się w chromatografie kroplowym. Powoli, kropla po kropli, wszystkie substancje składowe poddaje się takiej presji, że muszą się rozdzielić. A kiedy już zostaną oddzielone, trzeba je jeszcze nazwać. To z kolei bojowe zadanie spektrometrii masowej. Aparatura naukowa może zrobić właśnie tyle. Reszta to oko i doświadczenie człowieka. Doktor Hyland uważa, że tym składnikiem złocienia, który usuwa migrenę, jest substancja o niemożliwej do wymówienia nazwie sesquiterpen laktonowy. To ona hamuje przepływ wapnia przez ściany naczyń krwionośnych. I to jest być może cały sekret. Tę wiedzę można teraz wykorzystać dla stworzenia nowego leku. Coraz częściej bowiem dostrzegamy, jak wiele tajemnic kryje w sobie przyroda. Tajemnic, których wydarcie może być dobrodziejstwem dla człowieka i szansą na naprawę jego wątłego zdrowia. Tę szansę kryje w sobie prawdopodobnie i ta roślina. Wiesiołek dwuletni, zwany też nocną świecą. Zawiera niezwykłą substancję o nazwie kwas gamma-linolenowy, w skrócie GLA. Gdyby tak jeszcze naukowcom udało się uzyskać kwas GLA w odpowiednio dużych ilościach. No właśnie, gdyby. W tym celu należało najpierw udomowić wiesiołka dwuletniego. Hodować rośliny o jednakowej wysokości i stałych plonach.
Po 10 latach żmudnej pracy badaczom udało się wyhodować hybrydę, którą można uprawiać na wielką skalę. Amerykańscy Indianie od dawna stosowali tę roślinę, a gdy w końcu trafiła do Anglii, być może w ładowni jakiegoś wielkiego statku, polubili ją również uzdrawiacze. 200 lat później wiesiołka dwuletniego uprawia się już na skalę przemysłową. Miliardy tych maleńkich nasion zbiera się każdej jesieni. A potem wyciska się z nich olej bogaty w kwas gamma-linolenowy. A potem wszystko jest już bardzo proste. Niczego nie trzeba dodawać ani oddzielać. Ten olej po prostu przepakowuje się w kapsułki z miękkiej żelatyny. Każda z nich zawiera ekstrakt olejów z 5000 nasion. Każda z tych kapsułek zawiera kwas GLA potrzebny ludzkiemu organizmowi do budowy prostaglandyn, cząsteczek chemicznych, które kontrolują działanie każdej komórki i każdego organu. Zdrowy organizm produkuje prostaglandyny tak długo, dopóki nic nie hamuje dostaw kwasu GLA. Ale choroba lub niewłaściwa dieta może zakłócić te dostawy. Organizmowi brakuje kwasu GLA. Pojawiają się egzemy i objawy cukrzycy. Trzeba więc dostarczyć ten kwas z zewnątrz. Trzeba połknąć żółtą kapsułkę, bo to prawie tak samo, jakby połknąć to, co najcenniejsze w tych właśnie kwiatach. Chyba już doszło. Ale te przykłady świadczą o jednym, że naprawdę bez wielkiej chemii nie ma mowy o współczesnych lekach roślinnych. A przede wszystkim do lamusa należy odłożyć taki pogląd, że prawda, ta medycyna oparta na ziołach polega na tym, że się przy pełni księżyca wychodzi na pole, a może już nawet niekoniecznie tak, ale zbiera się ręcznie, potem suszy, tłucze, potem robi napary albo wyciągi, albo nalewki i to, prawda, zażywa wedle tego, co powiedział człowiek znający się na rzeczy. Tym bardziej, że pojawiła się tutaj przeszkoda, której chyba ci dawni medycy, zielarze nie brali pod uwagę. Po prostu na przykład w Polsce istnieją regiony takie, w których ziół właściwie nie powinno się już zbierać. Problem leży w kwaśnych deszczach, problem leży w zatruciu na przykład ciężkimi metalami emitowanymi przez przemysł. No wiesz, po Czarnobylu wrzosy świecą do dzisiaj. No tak, jest to rzeczywiście prawdziwy problem. Bo to jest obrzydliwe. Ale jakie skuteczne, jakie dobre. Rzeczywiście ten problem nie jest wymyślony. Owszem, stosuje się pewną karencję w zbieraniu roślin i ziół. Ten problem pojawia się nie tylko u nas, ale cóż, z tego zrezygnować nie można, bo jest to jednak wielka część medycyny, przy czym warto sobie uświadomić, jak olbrzymi zasięg posiadają te preparaty lecznicze sporządzane z ziół i roślin. Począwszy od witaminizowanych syropów z owoców jarzębiny, róży czy jakichkolwiek innych owoców, warzyw, poprzez napary typu herbatki, poprzez preparaty, które zabezpieczają rany, no i do ziół, które mają już to poznane tradycyjnie działanie, na przykład mogą również służyć jako i przyprawy, a korzeń lubczyka, o którym powszechnie myśli się, że ma wiadome działanie, w rzeczywistości jest świetnym środkiem na zaburzenia żołądkowe. Korzeń arcydzięgiela na również zaburzenia żołądkowe, zwłaszcza niedoczynność woreczka żółciowego. Korzeń kozłka, to co zażywałeś, na uspokojenie, nadmierną nerwowość spowodowaną na przykład paleniem papierosów. Ziele nostrzyka, lek o działaniu obniżającym ciśnienie krwi. No albo coś tak oryginalnego jak kwiatostan kocanki, również stosowany w zaburzeniach czynności wątroby. Ale te leki
mają ogromnie ważne zadanie do spełnienia, nawet mogą służyć do eliminowania pewnych plag, pewnych chorób nękających do dziś ludzkość. Natura nie zawsze jest jednak łaskawa. Na tej samicy komara pasożytuje plazmodium, które podarowało ludzkości najbardziej powszechną chorobę tropikalną – malarię. Od 40 lat, mimo wysiłków tysięcy ludzi na wszystkich kontynentach, malaria zamiast ustępować przybiera na sile. W roku 1940 cywilizacja wydała wojnę komarowi Widliszkowi i wszyscy wierzyli, że dni tej bestii są policzone. Atak ruszył z trzech kierunków. Pracowicie oczyszczano tereny bagienne, ulubione miejsca lęgowe komarów. Ale ludzi było zbyt mało, by oczyścić wszystkie bagna naszej planety. I miliardy komarów wymykały się z zarzucanych sieci. Więc te, które umknęły, były traktowane zabójczym proszkiem DDT. Wówczas nie wiedzieliśmy, jak groźny jest ten drugi kierunek ataku. DDT zabijało nie tylko komary. W końcu zabroniono stosowania go. Trzecim kierunkiem ataku były lekarstwa. Pigułki przeciwko malarii rozdawano bezpłatnie nawet w najdalszych zakątkach naszego globu. Chinina była w tej walce najczęściej stosowaną i najskuteczniejszą bronią. Wydawało się wtedy, że bitwa została wygrana i że malaria zniknie na zawsze. Minęło 40 lat, a ta zacięta walka trwa nadal i człowiek wcale nie jest pewny zwycięstwa. Chinina, ten genialny wynalazek przyrody, pochodzi z kory drzewa chinowego. Ale te drzewa dojrzewają przez wiele lat i nie wszędzie. Natomiast od niedawna rosną w laboratorium. Z tych nasion ta sztuczka nosi nazwę hodowli tkankowej. Pojedyncze komórki mnożą się, tworząc stożek wzrostu. Proces wzrostu zamiast wielu lat trwa kilka miesięcy. Stożek wzrostu w miarę rozwoju przesadza się do coraz większych naczyń i nieustannie wstrząsa, by przyspieszyć wzrost. W miarę upływu czasu można oddzielać kolejne podkultury i hodować następne stożki wzrostu. Na razie plony są niewielkie, ale w przyszłości to nowe źródło chininy będzie z pewnością na wagę złota. W innym laboratorium sprawca tych kłopotów jest poddawany szczególnej inspekcji. Wydaje się, że to plazmodium czuje się wprost doskonale. Tak wygląda pasożyt powodujący malarię, gdy dostanie się do ludzkiej krwi. Na Wydziale Farmacji Uniwersytetu w Londynie zakażone komórki krwi stosuje się do oceny skuteczności nowych leków przeciwko malarii. Wszystkie, podobnie jak chinina, pochodzą z roślin. Profesor Philipson przemierzył niemal cały świat w poszukiwaniu roślin skutecznych w leczeniu malarii. Znalazł 5. Zaledwie 5 roślin, ale zawierających setki substancji, z których każdą trzeba pracowicie zbadać. Żmudna procedura prób i błędów. Spośród setek substancji składowych, które zawierają te nasiona, udało się na razie wyodrębnić 30. Swą dokładnością w zbieraniu dowodów ta praca przypomina kryminalne śledztwo. Ale też przestępca ma wiele na sumieniu. 216 milionów ludzi choruje dziś na malarię. Każdą substancję składową trzeba cierpliwie oddzielić i oczyścić. Dopiero wtedy można nią zaatakować wroga. A potem znana już metoda chromatografii i następna porcja składników. Ten proces wydaje się nie mieć końca. Im więcej odkrywamy w roślinie substancji składowych, tym więcej zadań pojawia się przed badaczami.
Więcej pytań, na które nie znamy odpowiedzi i więcej roślin, które trzeba przywieźć i zbadać w laboratorium. Wciąż przecież nie istnieje Światowy Atlas Roślin Leczniczych. Gdyby istniał, profesor Philipson i inni badacze mogliby spędzać więcej czasu w laboratoriach zamiast w samolotach. Tak, problem z medycyną opartą na ziołach i na produktach roślinnych nie jest, jak widać, taki prosty. Zresztą już była sugestia pewnej sprawy, mianowicie ta medycyna, to zielarstwo nie może polegać na armii przypadkowych ludzi, którzy pędzą po polach i zbierają zioła, które im wskazano, bądź takie, które znają. W tej chwili właściwie należałoby te zioła, które są ważne medycznie, zacząć hodować przemysłowo, uprawiać, tak jak się uprawia kapustę, a może sałatę, to znaczy wielkie plantacje pod szkłem w kontrolowanych warunkach itd., itd. Ale nawet to może się okazać niewystarczające. Widzisz, jest taki przykład, to jest roślinka, która pochodzi z Madagaskaru. To się nazywa Catharanthus roseus, po polsku barwinek różyczkowy. Hoduje się w celach oczywiście ozdobnych. Ale jednocześnie wśród alkaloidów produkowanych przez tę roślinę odkryto swego czasu związek, który okazał się znakomitym lekiem antynowotworowym. I od tego momentu okazało się, że produkcja oparta na naturalnym wzroście przestaje wystarczać. I dlatego dziś roślinę tę hoduje się tak. Także kwiatuszki, także te same listki, ale już na podstawce z pożywką. Tak, tak, tu były stożki wzrostu podzięte na zbiory poszczególnych komórek, hodowla komórkowa, narastanie w bardzo kontrolowanych laboratoryjnych warunkach i w efekcie uzyskuje się roślinę, która nigdy nawet ziemi nie widziała, po to, żeby można z niej było uzyskać ów fragment chemikaliów, które mają znaczenie chemiczne. Ale ciekawostka. Wyobrażasz sobie, ile tego jest produkowane, jeśli 1 gram tej substancji na rynku zachodnim kosztuje 20 tysięcy dolarów? Tak, tak. Przyszłość leży jednak w uprawach i zabiegach tego typu. A mnie się wydaje, że równocześnie popełniliśmy kolosalny błąd, zapominając o tym, że przyszłość równie dobrze leży w przeszłości. Otóż wydaje się, że to, co powiedziała Agrippa Nettesheim, człowiek nie powinien pogardzać lekarstwem, które Bóg stworzył w ziemi, jest wciąż aktualne. I do tych doświadczeń, nie tylko mających miejsce w Peru, ale i w innych krajach, trzeba się również odwoływać. Ta medycyna ludowa, taka jak na przykład medycyna stworzona przez aborygenów w Australii, jest również bardzo ważnym elementem naszej wiedzy. Tam zbierano najprzeróżniejsze rośliny, na przykład fragmenty gniazd termitów służyły aborygenom do leczenia gorączki. Uzyskiwali z roślin świetne środki przeciwbólowe. I dziś w Australii prowadzi się też, podobnie jak w Peru i wielu innych krajach, gdzie istnieje dżungla podzwrotnikowa, intensywne badania mające wyjaśnić tajemnice leków, które prymitywne ludy stosowały w swojej praktyce medycznej. I to jest właśnie ten drugi biegun całej sprawy. Z jednej strony bardzo nowoczesne kultury tkankowe, a z drugiej powrót do doświadczeń przeszłości. No ale jednocześnie wyobrażasz sobie, jak potężnych działań informacyjnych to wymaga. Co trzeba zdobyć jeszcze i co o roślinach się dowiedzieć, by z tego zacząć startować później w działaniach medycznych. Kochany, to jest problem taki, że głowa boli. Zresztą były gdzieś te moje z krzyżykiem. Jedną z białych plam niewiedzy wypełnia się właśnie w Peru. Michael Alexiades z londyńskiej firmy Bioresources zbiera w Tambopata informacje o tajemnicach roślin leczniczych podzwrotnikowej dżungli. A w londyńskim biurze John czeka już na te informacje, choć wcale nie nadejdą one pocztą. Te sekrety, zdradzone przez miejscowego uzdrawiacza, są zbyt cenne, by powierzać je listom, czy też zapisywać w podręcznym notesie.
Najbezpieczniej powierzyć je pamięci mikrokomputera. A więc dane o kształtach, rozmiarach, występowaniu i przeznaczeniu każdej rośliny są wprowadzane do mikrokomputera zasilanego bateriami. Michael nazywa go swą przenośną polową pamięcią. Informacje zebrane przez Michaela docierają do Londynu łączem telefonicznym i trafiają do pamięci centralnego komputera. Tu zbiegają się z doniesieniami innych wywiadowców działających we wszystkich częściach świata. Ten zbiór danych będzie stanowić kiedyś olbrzymi atlas roślin leczniczych świata. W porównaniu z książką ma tę olbrzymią zaletę, że można go w każdej chwili uaktualnić i uzupełnić. Podczas swych wędrówek w Peru Michael Alexiades dokonał już wartościowego odkrycia. Poznał i opisał roślinę, która ma bardzo silne działanie przeciwbólowe. W Wielkiej Brytanii trwają właśnie szczegółowe badania. Podczas tej sesji łączności Michael przekazuje informacje o następnym odkryciu. Za wcześnie jeszcze na szczegóły. Zresztą, któż dzieli się chętnie tajemnicami, zanim sam nie zgłębi ich do końca. Opis słowny nie zawsze jednak wystarczy, dlatego jednocześnie przesyła się telefaksem graficzny portret rośliny, który znacznie ułatwia jej identyfikację. Jeśli obecne tempo niszczenia przyrody będzie trwało nadal, to pod koniec XX wieku około 10% roślin trzeba będzie uznać za gatunki wymarłe. Tę stratę odczujemy wszyscy. Medycyna ludowa w takich krajach jak Peru zwolna utraci to, co ma najcenniejszego – naturalne surowce lecznicze. Ale stracą nie tylko tubylcy. Cywilizacja coraz częściej spogląda w stronę zielonej medycyny. Nawiązała już z nią cienkie nici porozumienia. Bóg stworzył lekarstwo w ziemi, a mąż mądry nie będzie się nim brzydził. Ta przestroga sprzed 500 lat staje się coraz bardziej aktualna.